Hello, hello, moi kochani. Witam was bardzo serdecznie tutaj Huntem, a przed wami gra nazywa się Robotorium, jeżeli się nie mylę. Czy gdzieś tak, tu mam, o, na przykład Fraps mi pokazuje nazwę Robotorium, tak. Słuchajcie, gierka troszeczkę, znaczy może niepodobna, ale gdzieś tam wam na kanał ostatnio też zapewne puściłem, tak mi się wydaje, że tam to poszło pierwsze. Puściłem wam grę Lovecraft's Untold Stories, taką powiedzmy platformówkę. No więc mamy drugą platformówkę, która nazywa się Robotorium, tylko że ta już jest nastawiona nie na właśnie taką opowieść detektywistyczną, tylko bardziej grę powiedzmy na zasadzie RPGa. Co prawda no nie ma tu za bardzo, czy gdzieś, o tutaj w sumie mamy. O, to jest powiedzmy główny ekran Robotorium. Teraz jak dam play, to aha, dobra, wszystko jest spoko. No i proszę bardzo, tak wygląda nasz ekran. To jest nasz główny po prostu ekran misji. O, w ten sposób, to jest ekran misji. I ogólnie o czym jest gra? Gra jest o tym, że na świecie gdzieś tam w jakimś 2050 którymś roku były sobie roboty i tak dalej, takie wiesz, na porządku dziennym one już wykazywały się sztuczną inteligencją, więc były inteligentnymi istotami powiedzmy. No i ludzie oczywiście stwierdzili, kurwa nie, roboty no, nie mogą być takie mądre, nie jebać roboty. No i te roboty się wkurzyły, no bo, znaczy wkurzyły jak wkurzyły, no po prostu zaczęły się bronić, tak, bo po prostu chcieli ich skazać na właściwie na śmierć, tak, żeby zniszczyć je. Więc mamy trochę tutaj walkę, powiedzmy, że roboty kontra ludzie, czy gdzieś cyborgi, bo tu dużo cyborgów się zdarza. No i tu jest ekran misji, więc tak wygląda po prostu, wiecie, planetka. Akurat mamy Europę, część Azji i Afrykę, to tutaj się wszystko będzie rozgrywać najwyraźniej. I możemy sobie powybierać misję. Tutaj mamy akurat na poziom drugi, tu na trzeci, to weźmiemy sobie na poziom drugi. No i mamy, aha, tu mamy w Paryżu, a tu jesteśmy w Breaktech Lab w Kinshasa, gdzieś tam w Afryce. Mamy opis misji, celem naszym jest Exfiltrate a Robot, czyli że jakiegoś robota stamtąd wyciągnąć. No i mamy też frakcje. Te frakcje to nie jest tak, że jesteśmy przydzieleni do jakiejś konkretnej frakcji. Są po prostu różne frakcje, które jak będziemy robić kolejne misje, będziemy zdobywać sobie reputację dla tych właśnie frakcji. I oczywiście podczas tego, że robimy jakąś misję, mamy pewne wybory. I tych wybory, jak po prostu, zależnie od tego, jakie wybory dokonamy, to dostaniemy punkty do jednej czy do drugiej frakcji. No więc mamy 5 frakcji, ale to jest tak jakby wszystko, nie przynależymy do żadnej, to jest coś jakby takich frakcji, które z nami współpracują. O właśnie, które z nami współpracują, jak wypracujemy sobie u nich reputację, to wtedy nie dają nam kolejne, powiedzmy tam, kolejne rzeczy możemy sobie odblokować. Tak jak widzicie, tu są właśnie bonusy za reputację. No więc mamy humanoboty, czyli dwa gatunki, jeden świat, tak, czyli że ludzie i roboty powinni żyć w zgodzie. To jest jedna frakcja, więc powiedzmy, że nie będziemy czytać tych swoich opisów, zresztą i tak nie się za bardzo nie chce czytać, bo oni się czasem wypowiadają podczas misji. Nie chce mi się tego czytać. Bardziej chcę wam pokazać, na czym polega rozgrywka, bo jest dosyć ciekawa. Znaczy to jest taki RPG, no to tak, no RPG, po prostu RPG w stylu troszeczkę JRPG, zaraz zobaczycie zresztą. Więc tak, pierwsza frakcja to jest to, że ludzie i roboty powinni żyć w harmonii. Kolejną frakcją mamy roboty albo śmierć, więc roboty są najlepsze, Supreme Machine, tak się to nazywa, więc wiadomo, że tu będzie bardzo radykalne podejście. Tutaj coś mamy, że cyber rights, także ludzie, roboty, cyborgi to samo, same struggle, czyli to samo utrapienie. Więc on jest robotem, znaczy on jest cyborgiem, przepraszam, przywódcą cyborgów. For the recognition of equal rights of treatment of cyborgs by humans. Aha, czyli on bardziej tutaj broni właśnie, że są ludzie, którzy są cyborgami i oni powinni nie być traktowani gorzej ze względu na to, że są roboty, ale no powiedzmy, że gdzieś nam po drodze z tym. Aha, w ogóle my jesteśmy czymś w rodzaju sztucznej inteligencji. Jesteśmy AI, który się nazywa chyba Saya, jakoś tak, i po prostu kierujemy zespołem robotów. Troszeczkę bym to porównał, ten system jest troszeczkę jak w XCOMie, tym nowym, no ale model rozgrywki jest też turowy. O, okej, okay. To jest taki, powiedzmy, że RPG turowy i tak dalej, ale i podobny trochę do XCOMa, no ale powiedzmy tematyka inna, no i oczywiście inaczej się chodzi, ale zaraz zobaczycie. Science, Vitality, Survival, Biotorium. No okej, okay, mamy jeszcze jakąś tam inną. I tutaj mamy, powiedzmy, że czarny market.
Więc tak to wygląda. Dobra, to jest ekran misji. Co mamy? To jest nasz ekwipunek. Właściwie to jest nasz zespół. Mamy sobie 4 roboty, mamy 5 slotów, czyli możemy mieć zespoły pięcioosobowe zespoły. Na początku miałem 6 robotyków do wybrania, z których mogłem wybrać tylko 3-osobowy zespół. Wybrałem sobie właśnie tego Zerker. Zerker jest po prostu DPS-em, tak? Po prostu duży damage sieje i jest szybki. Aż tutaj widzę, aha, ja go z czymś kurde spowolniłem. Cholera, muszę sprawdzić. A to 62, aha, dobra. To go trochę spowalnia, ale za to dużo damage się. I tak jest najszybszy z nich wszystkich. Oni mają po 80, 90, na 135. Prędkość decyduje o tym po prostu, kiedy, jak szybko postać pojawi się w turze. Tak, o tym mówi prędkość. Więc mamy po prostu DPS-a. Drugiego, jakiego wybrałem sobie, to oczywiście tank, Riot. Mamy też scouta, scout. Jest po prostu tym. Scout jest, słuchajcie, supportem. No i jak sobie grałem, to w drugiej misji, czy na końcu pierwszej misji, już nie pamiętam. Nie, na początku drugiej misji otrzymałem jeszcze Lady. Ona też jest supportem. Natomiast oczywiście każdy z nich, pomimo że tu jest tank, to są supportci, to oni też potrafią zadać damage przeciwnikowi, tylko więcej mają takich supportowych rzeczy. Natomiast ciekawostką w Lady jest to, że pierwszy skill, bo zawsze jest tak, pierwszy skill to jest podstawowy atak. Zresztą to wam też pokażę później, ale ona ma po prostu więcej skilli. Omówmy sobie na razie to i za chwilę przejdziemy do rozgrywki. Więc ona ma tu skille kolejne, tylko właśnie, o, tutaj to widać, że mamy powiedzmy 4 pierwsze skille. Jest piąty, który jest zablokowany, jeszcze nie wiem jak się go odblokowuje, ale to mniejsza z tym. Pierwszy atak zawsze to jest zwykły podstawowy damage, który pomimo tego, że oprócz tego, że sieje damage, też jest w stanie, tutaj widzicie takie, jak odjadę, to destroyer shot i tu jest minus 30%. Że jesteśmy robotami, jest wprowadzony system przegrzania, bo nie ma tutaj cooldownów, natomiast jest system przegrzania i każdy inny atak daje nam ileś tam procent przegrzania. W momencie, kiedy się przegrzejemy, jest źle, więc coś tam się blokuje, coś tam tracimy, czy zdrowie, czy coś. W każdym razie, żeby nie doszło do tego przegrzania, to co jakiś czas musimy użyć podstawowego ataku, który to przegrzanie nam po prostu odpuści. No chyba, że na przykład mamy Lady, która potrafi też coś tam rzucić takiego, że o, tu jest na przykład cooling, także cała linia linia naszych robocików, naszych bohaterów zostaje ochłodzona przez następne 5 tur. Będzie chłodzona. No właśnie, są ataki, które dotyczą jednej jednostki. Tutaj teraz mi chodzi o Put the Mask On i tutaj mamy taką po prawej stronie taką kuleczkę zieloną z takim krzyżykiem. To oznacza jedną jednostkę, zielona oznacza sojusznika, czy i tutaj też są sojusznicy, a tutaj na przykład mamy już czerwoną, czyli to oznacza przeciwnika, czerwona kuleczka. Więc jak mamy takie kuleczkę w takim plusiku, czy tam krzyżyku, to oznacza, że targetujemy jeden cel. Jak mamy coś takiego, taką linię, to jest linia przeciwników, ewentualnie mamy coś takiego, czyli cała po prostu grupa przeciwników, wszyscy inni przeciwnicy. No, więc ona jest o tyle ciekawa, że pierwszy skill działa dokładnie tak samo jak... Ultimate. Kurczę, pamiętacie, że Jace w League of Legends miał ten, tylko nie pamiętam pod którym atakiem, czy to był pierwszy atak, czy to był Ultimate, że po prostu zmieniał sobie, zmieniał się z kuszy na młot i z powrotem. No więc tutaj mamy właśnie postać, która ma pierwszy atak podstawowy, nie istnieje u niej, więc nie ma jak się chłodzić, ale ma po prostu jakby zestaw dwóch różnych ról, tak, i sobie tutaj zmienia te efekty, damage tech, aha, no jeszcze jest jakieś efekty też są na to nałożone, więc albo jest szybsza, albo ma zredukowany damage. No więc tak to mniej więcej wygląda, będzie można jeszcze pozyskać następnego robota, nie da się żadnego kupić na razie, bo tutaj widzicie jest jakiś scrapyard, możemy sobie po prostu je jakoś wymieniać. Robociki dostają levele, jeszcze o tym nie powiedziałem, tutaj się kupuje, znaczy dostaje się co level talent, tutaj jest pasek postępu, oczywiście możemy sobie jakoś zmienić nazwę, na razie nie będziemy tego robić. No i mamy kolejne, po prostu pakujemy punkty w to. To są właśnie skille, które gdzieś tam mamy i jak ona ma coś takiego, właśnie na pierwszym skillu, że się zmienia,
i tu już nic nie więcej nie jesteśmy w stanie zrobić, to tu znowuż mamy coś takiego, że z tych trzech skilli możemy sobie podmienić na jakiś inny, który nam się będzie podobał. Na razie tego nie robię, bo to jeszcze kosztuje hajs. No właśnie, a to jest nasz ekwipunek, więc nasze robociki też wyposażamy w różne rzeczy. Tak jak widzicie, tutaj jest jakiś tam akcesorium, gadżet, broń, no i mamy framework, czyli tutaj powiedzmy, że o, tu góra i środek robota. No bo ciężko tam mówić o częściach ciała. Natomiast, no właśnie, mamy coś takiego jak Black Market. Ja bym chciał trochę rzeczy posprzedawać, bo mamy jeszcze workshop, który na razie nie jest aktywny. Zrozumiałem, że mogę coś tu posprzedawać, bo nie chciałbym, żeby mi się to zapchało za bardzo. Więc mogę coś tam posprzedawać. Zwłaszcza te bronie. Nie, chce mi się tego, kurde, wiecie. To jest co? Aha, nie bardzo widać, co to... A, tu widzę. Chwila, ale ja nic nie sprzedałem sobie, to jest inwentory, posprzedawałem, a ja tu widzę jakieś, kurcze, co to za broń jest? Aha, to mi do niczego nie pasuje, tak? Nie wiem, co to jest, aha, żaden robot nie może być tym wyposażony. Tak samo jak na przykład ten ionizer. No więc takie rzeczy, których nie możemy założyć, może sobie zostawimy. Czyli tak, te mi nie są potrzebne, te mi nie są potrzebne. Tego tylko nie mogę, Omega Shoulder Plates, tego nie mogę założyć. Więc możemy to właśnie posprzedawać. Tego nie mogę założyć, więc całą resztę mogę sprzedać. Tutaj widzę, że... Aha, nawet jest jakiś Rare Common, pewnie będzie jakiś Uncommon. Możemy to sobie zostawić, chociaż nie wiem, dlaczego to jest rzadkie, bo nie wygląda na zbyt dobre, dlatego tego nie założyłem. Dobra, jeszcze to i to też sprzedamy, trudno. A resztę, no mamy jakieś tutaj dziabongi do workshopu, to już tego nie będziemy robić. No i tu mamy jakieś, widzę, do kupienia jakieś rzeczy ionizera. Tu gdzieś ionizer? Czy mi się wydaje? Nie, ale no właśnie, nie wiadomo, czy to, kurczę, kupimy i nie wiadomo, czy ktoś tego użyje. Aha, bo tutaj jest wymieniony jakaś klasa tego robota. A, i widzimy. Czyli mamy te klasy, tylko nie bardzo wiem, jak one się nazywają. Ale powiedzmy, że mamy jakieś tam klasy, więc wiemy, do czego to się przypasuje. A czekajcie, no to w takim razie jak zrobię tak... Aha, żółta klasa, której po prostu nie mam. Dobra, no nieważne, zostawmy to. Spróbujmy pójść na misję w końcu, bo... O, tutaj widzę, jakaś misja w Paryżu zniknęła, jest w Nairobi. No to pójdziemy tutaj, bo to jest drugi level, nie chcę, żeby było zbyt trudno. Ja chyba w ogóle wziąłem jakiś podstawowy level. To jest jakaś Sara Simov, ona jest, widzicie, jakimś cyborgiem też, który nam tu pomaga i czasem coś tam mówi. Sorry, napiję się coś tylko. No więc poza początkową misją prologową, gdzie uciekliśmy z jakiejś tam bazy, to po prostu polega to wszystko teraz na tym, że infiltrujemy kolejne bazy jakiejś tam złej agencji i tak dalej. Okej, danger level jest bardzo wysoko, 70. Infiltrujemy sobie takie bazy, no i tak to wygląda, tak? Tu mamy sobie robociki, jak walczymy z kimś, to na drugiej części ekranu jest ta reszta, z którą sobie walczymy, no i po prostu poruszamy się. Dlatego tutaj na początku wspomniałem o tym podobieństwie do tej drugiej gry z Lovecraftem w tytule, że po prostu mamy takie kolejne korytarze, które gdzieś tam się jakoś generują, nie generują. Możemy sobie po nich chodzić, oczywiście nie musimy za każdym razem mapy włączać, możemy się poruszać albo z tego miejsca, to możemy sobie powiększać, pomniejszać. Albo robić tak, tutaj mamy właśnie podpowiedzi, co jest czym. No albo po prostu tymi strzałkami, więc na razie i tak musimy iść w lewo. Okej, okay, no i mamy pojedynek. Dlatego powiedziałem, że to troszeczkę wygląda jak w tych starych, tych JRPG-ach starszych. No więc po prostu taka turówka. O, kurczę, po prostu ja nie wiem, gdzie ustawiać ten wskaźnik od Frapsa. No nieważne, dobra. Pierwszy, oczywiście najszybszy jest Zerker, więc sobie ten atakujemy. Reszta, no to są, widzę, jakiś cyborg. To są cyborgi. No więc na początku możemy w ogóle przypalić czymś mocnym. No i tam będziemy po prostu widzieć, ile komuś coś zrobimy. Temu chyba najwięcej, więc walnijmy jego. Coś tam się uliczył. Aha, tu nam coś rzucił, ten nam coś teraz rzuca. Overheat. Oczywiście zazwyczaj atakują nam tego tanka, bo on ściąga agro, ale mogą zaatakować kogoś innego, wtedy można tam coś zmienić też. Ale dobra, teraz ona. Więc jak mówiłem, tutaj po prostu są dwa zestawy skilli. To jest cooling do wszystkich. Apply damage transfer to ally. To jest fajne, bo możemy po prostu, jak widzimy, że któraś jednostka mocno obrywa, to możemy po prostu połączyć się życiem z nim, także po prostu, znaczy no, odbierać część damage'a, tak? Połowa damage'a jest transferowana do nas. Illusion of the show. Aha, a to jest tarcza, to nie, tu jest w końcu atak.
to jest conversion, czyli że tam coś leczy. To jest ten stalking. A to jest jakiś debuff ogólnie, więc rzucimy sobie z debuff. Co to jest tam, że... aha, że jak ci... Taking damage regenerates the shield of the assailant. Okej, okay, czyli jeżeli przez 4 tury, jak na przykład ta postać oberwie damage, to jej się odnawia tarcza, no to jest spoko. To samo mi niestety rzucili. Dalej, co tu możemy zrobić? Tutaj jest... coś tu było? Spends all the penalties from the target. Okej, to możemy przenieść debuffy z jednego celu na drugi, bo na przykład powiedzmy, że wiemy, że tego gościa za chwilę zabijemy, więc, a on ma dobre debuffy, więc możemy te debuffy na kogoś przenieść, a na razie sobie zrobimy, powiedzmy, tak. Oznaczymy sobie, damy mu korozję i tak dalej. Natomiast, o, to będzie fajne. Całą linię możemy zaatakować. Atakujemy i jest szansa na wystunowanie postaci. Na przykład ten jest wystunowany na następną turę. Jeszcze oberwał, bardzo fajnie. No i możemy zrobić tak. To jest taki damage, który się odbija. O, właśnie. O, shit, ładnie go tu trzepnęło. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, teraz tak. A tutaj co mamy? Transfer. To jest tarcza. No to walniemy po prostu na razie jej damage'a komuś. Okej. Okay. Teraz ten powinien zaatakować. Ten support ma takiego malutkiego robocika. On też strzela co którąś tam turę. O, tu też się damage odbija. Całkiem fajnie. To jest prowokowanie, to jest ochrona, to jest ten stun. A na razie i tak mamy dużego overhita, więc możemy sobie do niego normalnie strzelić. Te żółte paski na dole to jest overhit, więc na to trzeba po prostu uważać. To jest akurat słabe, to jest spoko atak. A się nie odbił, ciekawe. Że nie mógł z jakiegoś powodu. No więc ona tak na przykład nie ma ataku, który jej pozwala, znaczy nie ma tego podstawowego ataku, ale ma możliwość zrobienia coolingu na całą linię i dzięki temu siebie też może to podpiąć. Dobra, dawaj jeszcze teraz tego. No, zginął. Dobra, został nam jeden ten cały cyborg. Więc możemy go napierniczać. A, to dawaj... aha, nam się pokazuje, czy wejdzie ten hit, ile go wejdzie. Dobra, bardzo dobrze. No i od razu... cały rozwalony. No i dostajemy expa po każdej walce, także więc nawet w środku misji możemy sobie później podlevelować postać, to jest fajne. Okej, no i tutaj mamy wybory. Czy mamy ocalić War czy Repair, czyli ten będzie... Z tego co pamiętam, War też był do wyboru, ja go nie wybrałem dlatego, że to był robot, który miał statystyki wszystkie takie same, czyli on jest takim... Kurde, do czego by tu przyrównać, no? No wiecie, i supportowo, i tankowo, i supportowo, i tankowo, i damage'owo jest porówno. Wszystkie statystyki ma równe, można by nazwać go to takim trochę off-tankiem, tak? Czyli i zadaje damage, i może zbierać sporo damage'a. I tak naprawdę jakieś tam role supportowe też ma, a ten Reaper pewnie jest supportem, ale że już mamy dwóch supportów, wybierzemy sobie War. I pewnie dołączy teraz do naszej drużyny. Okej, okay, jest z Rosji, tak jak mówiłem, widzicie, attack, defense, support, speed, wszystko jest na równo po prostu. No więc mamy nową postać w drużynie, tu jakieś, dostaliśmy jakieś diabongi. No więc musimy sobie znowu szybko zobaczyć, okej, on ma trzeci level, więc ma dwa talenty do rozdania. Tak, to jest podstawowy atak, zadaje damage do przeciwnikowi i odbije się do dwóch kolejnych przeciwników, to są zawsze fajne te. Zadaje jeszcze większy damage. Applies short circuit, can you skill generating... Aha, i nie może wtedy... Okej, okay, czyli krótkie spięcie, short circuit, zadaje tak... właśnie, a poza tym, że zadaje... aha, bo to jest szok elektryczny. Poza tym, że zadaje damage, to jeszcze komuś nadaje, przeciwnikowi nadaje taki debuff, że nie może przez jedną turę używać wszystkich ataków, które robią jakiś overhit, czyli zawsze wszystkich tych trzech, tylko można podstawowego użyć. A tu Enhanced Critical Hits. Aha, zwiększa kryty. No, tego na razie i tak na to nie patrzymy. To ja bym generalnie te dwa niebieskie sobie stalencił, czyli... aha, tu jest jeszcze jedna kulka, to jest Full Mag. To jest coś, czego nie mamy. To oczywiście można zamienić, ale na razie i tak się w to nie bawiłem. Powiedzmy, że na razie tu jeden i tu jeden. Wygląda to fajnie. Dobra, no i mamy teraz tak, mamy jakieś akcesoria, na przykład tutaj... no, ale to też trzeba patrzeć. 14...
tarczy, bo tutaj już jest więcej statystyk, nie? 14 tarczy, 3 do regeneracji. To będzie lepsze, czyli to trzeba by szlak, czyli to właśnie założyłem, tak. Okej. A tutaj mamy hełm, 22, 17. A, tu jest kryta i regeneracja jest większa. Ja bym może faktycznie, żeby on był bardziej tankowaty. Generalnie możemy sobie to tak, wiecie, przemieniać, zróbmy raczej tak. I patrzeć, jak te statystyki sobie się przemieniają. Ja myślę, że tak będzie lepiej. Broń jakaś, 55 minus 6, a jaką ma on? A, on ma akurat dobrą broń. No tu zawsze możemy sobie popatrzeć, co mamy dostępne, ale chyba nic nie będziemy zmieniać. 55 minus 6, dobra. Natomiast co mamy tu? Co to jest? To jest bottom. Bottom, czyli spód. I to jest w sumie tylko do niego, bardzo dobrze. Tu już mamy porąbione. Tutaj coś możemy, ale najpierw zacznijmy od tego. Co mamy tu? Szkoda, że się nie porównują te elementy, nie? Że nie pokazuje minus 100 plus 100, nie? Żeby tak to było, no niestety. Natomiast, aha, tutaj widzę... To jest co? Structure is equivalent of the life points. Czyli to jest jakby życie, a to jest nasza tarcza. Tu mamy więcej życia, a tu nam daje i życia i tarczy, a tu nam daje życia i regenerację tarczy. Czy ja wiem, czy ja chcę tą regenerację? Może bym wolał jednak mieć większą tarczę niż regenerację. Mhm. Co to jest to? To jest framework. Jeszcze inny. Bardzo dużo życia i przyspiesza nas. Ale ja tu jestem spowolniony przez coś. Co mnie tu spowolnia? Chyba to. Tak, to mnie spowolnia, ale to może być spowolnione. Kto jeszcze tego frameworka może przyjąć? Tylko chyba on. Tak, a tu mamy jakiś 57 i 5 regeneracji, tu jest... Dobra, możemy w sumie chyba mu dać tego frameworka. 76, a tu... Aha, tu jest 18, ale jest tarczy więcej. Nie, no wolę, żeby ten miał więcej po prostu życia. Czyli to. To jest co? Akcesorium. To sobie przydzielimy. To jest top, ale to już nie. Chyba wszystko mi się coś tak wydaje. To są topy. Tu jest dużo tarczy, no ważne, żeby ten miał tarczy sporo. Nie musi mieć dużo życia, ale tarcza się przyda. Dobra. A na razie nie będziemy tutaj chyba... Aha, czekajcie. Hangar. O, czyli możemy sobie wykupić kolejne robociki teraz. Ogólnie to jest wszystko tak. No, mamy Zerkera. Oczywiście on jest trochę inny niż ten. Będzie mu się ten z tym, będą się troszkę różnić. Ale możemy sobie właśnie i powykupować, jakie nas tam interesują. A to są moje robociki. O, jest i War. Na przykład ten Warp ma, o widzicie, ten jest X951, tu jest 725. Dobra, walić to, lecimy dalej. Wszystko mamy, a nie, mamy jakiegoś level drugi, więc sobie porobimy, żeby nie było jakoś tam, wiecie, zbyt trudno. Nie mamy, 23 minuty, zrobimy tą jedną planszę i zakończymy, pójdziemy w lewo. A, to dawaj dalej w lewo, o, coś tu jest. O nie, overloada dostałem. Okej, okay, możemy hakować różne właśnie, o. Tu jest jakaś toksyna, zhakowane, tak. Enemy is infected by corrosion. Fajnie. I zhakujemy komputer. I nam wzrósł poziom niepokoju. No i teraz możemy sobie zrobić tak, bo nie musimy chodzić co jedną kratkę, na przykład chcemy, to możemy wrócić bezpośrednio tutaj, bo jeżeli teraz wejdę tu, to znowu oberwę, nie? Więc mogę tutaj przyjść, tylko gorzej, bo teraz na przykład jak chcę tu pójść, no to muszę z tego, chyba że dałoby się z tego. O, jest jakaś walka. No dobra, to sobie powalczymy, zobaczymy jak ten war będzie działał. Wypad z mojej drogi, albo was zapierdolę, albo zniszczę. Dobra. Im więcej mamy w liniach poukładane, tym fajnie, bo na przykład taki support się bardziej wykaże. Co oni mają? Aha, korozję mają nałożoną, no tak, a ten ma co? Zealous Worker, Attributes Increase, aha, ma zwiększone atrybuty. A, no i na razie tego tu. Pięknie, ładnie go pocisnęło. Jeszcze tam oberwał, no tak, bo to korozja ich będzie mocno siekać. Shit, dobra, musimy... Jest niedobrze, musimy też całe linie tu... Exclusive Powers... Heal... No w sumie tego, to też możemy im zrobić, tak?
Niech będą wystalkowani. Okej, to jest to fajne, co mówiłem, że się odbija do dwóch wrogów, więc poślimy. Wow, do raz, dwa, trzech się odbiło, to ciekawe. Tutaj musimy wystunować całą linię. No, chciałbym się tego jednego już pozbyć, chociaż to jest... Lepiej by było tą linię wystunować, ale chciałbym już, żeby ten jeden zniknął. I tu możemy w sumie nadać na... Nie wiem, którego. Tego może. Korozja jest targetowana, więc ten mały robocik będzie do niego strzelał na samym końcu tury. Okej, no i wracamy do tego. No to dawaj im tu. Bardzo ładnie. Te na pieskach, co są chyba najłatwiej ich rozwalić. Zawsze w nich celuję na początku, żeby się pozbyć tych. Stargo enemies, conversion. Organize the shield of any ally. Organize transfer. A, to jest tarcza. To damy do... to jest do rządku. To też do rządku. Organize the shield of ally line. Aha, że całą tarczę, a tu barierę, to nie. Weźmiemy. Weźmiemy tą linię. No i tu i też coś tam. Aha, przegrzała się, no i dupa. Dobra, teraz kto teraz? Tank. No to tank sobie wystunuje całą tu linię. Aha, tylko też będę przegrzany. No to dupa. To muszę strzelić jakimś czymś. Dobra, dawaj w tego nawet. Zapomniałem o tym overheacie. Aha, to mi zoverheatuje go i zaznaczy to nie to, a to korozja. A to się, to jest damage, który się odbija. A, dawaj w tego. Dobra. Ała, niedobrze. Jakaś radioaktywność nawet mi weszła. Już poważniejsze te walki. Dobra, muszę sobie schłodzić gnojka. Dawaj w tego. Muszę pochłodzić, bo widzicie, co się dzieje. Generalnie, o właśnie, ona się obudziła po tym overheacie. No to walimy na razie w tego. Bardzo ładnie. No i ten damage odbijający się. Kurde, to będzie dupa. Ale dawaj tak. Muszę się schłodzić, nie? Miałbym nią dać chłodzenie do wszystkich. Dobra, dawaj tego. Tam tarcza spadała. I to konkretnie. To mi się nie podoba, muszę to zmienić. To mogę jeszcze walnąć tym, dobra. Ale się... Aha, bo to ma szansę, żeby się odbić i nie zawsze się odbija. Muszę zrobić tak, żeby... to nie to. Damage transfer? Nie, muszę im jakiś cooling założyć. Najlepiej tutaj. To wiecie, wtedy na jednej linii więcej się to zdziała. No i to spięcie można by tutaj niby walnąć. To asset critical hit, nie. To będzie chyba lepsze. Tutaj się odbija. To porządnie się odbija, widzę ten atak. No i teraz to. No to na razie się wychładzamy. Dobra. To właściwie można. Aha, tego zmarketuję. Dobra, dawaj tak. Ostatni nam został gnojek tylko. No to dalej się chłodzimy. No nie ma co. Aha, znowu ten. No to ten też niech się wychodzi. Aj, wezie. Co ja mam tu zrobić? Generalnie można by jakąś tam tarczę niby poprzywracać. Explosive barrier. Conversion. Charm. To nie było coś takiego, że... Dobra, damy tak. Jak się coolingują. Chciałem, żeby coś tam odzyskać życie, ale to chyba nie. Dobra, nieważne. Zabijmy tego już. No i proszę bardzo. Ci dostali po czwartym levelu. No i fajno.
Okej, okay. Zwycięstwo. Aha, znalazłem gościa, którego miałem znaleźć i to dosyć, kurde, szybko. No ciekawe. Ciekawe. Dobra, słuchajcie, myślę, że tyle w tym odcinku. Zobaczyliście, na czym to polega. Możemy sobie na pewno nagrać no, jeden, dwa następne odcinki, żeby trochę bardziej tutaj popatrzeć, pograć. Natomiast już nie będę tyle gadał na samym początku, wyjaśniam, na czym gra polega. Kurczę, podobają mi się te gry i ta z tym Cthulhu i ta właśnie ta Robotorium. No gdzie mamy właśnie, to czy pewnie to też na krótką chwilę, ale myślę, że chwilę możemy w to pograć. Dobra, także tyle w tym odcinku, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie i jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film. Jak nie, to też możecie go skomentować i ocenić. W sumie zostawiam wam wolną rękę, no. Żyjemy w wolnym jeszcze świecie. No i co? Zapraszam do klikania w linki w opisie albo w karty, które wam się teraz otwierają. Bardziej karty, bo chyba w opisie raczej nic tam nie zobaczycie. Ale w karty możecie klikać śmiało. Zapraszam. Trzymajcie się. Bye bye.